Dzisiaj zrobimy w końcu domek, który będzie na tej małej wysepce, którą ostatnio widzieliście na odcinkach, gdzie zabarkowaliśmy się całościowo. No, ale jaki to będzie domek? Zobaczycie dzisiaj w tym odcinku, więc zapraszam do zostawienia łapeczki, tam dole komentarza, no i taki magiczny czerwony przycisk subskrybuj, żeby nas było więcej na tym kanale. Że do drewna to Dobra, trochę. czas w końcu coś wybudować, co nie? Ze mną jest w ogóle Darth Vernil, jak zwykle. Jestem. I mi pomoże dzisiaj trochę z tym drewnem. Zrób tutaj jakiś dispenser albo coś na kolejne bele. I ja byś mógł to pójść tylko, żeby porobić. Mam iść rąbać? Tak. Ja tutaj porobię to, co mam porobić. Może to na razie mi starczy. Tak, żeby jeszcze w tym odcinku coś zrobić. A jak widzicie, no to mamy śnieżek, tak, 11 dzień. Przyszła zima. Zima. Może dobrze na czas. Skończę. Akurat skończyłem robić te kamienie na podzie. Dawaj rybę, jeszcze sobie zjemy. No ja już mam full. O kurwa, brakło miejsca. Ała! O kurwa. Dostałem. Zbudować więcej magazynów jeszcze. Nie, no, spokojnie. Ja byś mógł, to zbuduj tutaj na górze. Możesz mnie nie bić? Teraz nie biłem cię. To co, zima mnie bije? Może, bo ja budowałem. Jak miałem. Na górze. No bo trochę mi tych bel pójdzie tutaj stąd. Tak jak ja chcę to zrobić, to będzie dopiero masakra. Dobra. Ja chcę półokrągły zrobić domek. Więc jeżeli mi pójdzie i się uda, to będzie gites. Tylko tak. Potrzebuję sikierę. I muszę sobie to na pół przeciąć. No. No. Pyk. Dobra, idę rąbać do lasu. Dobra. Więcej się nie zbuduję, bo już chyba miejsca za bardzo nie mamy. No. Na razie sobie tutaj to dam. Wiem, że to jest takie budowanie, bo budowanie. Ale da to bardzo fajne. Dobra. Ja bym począł tak zrobić tutaj. Może tutaj. O, zaczniemy. Tak. Jak ja chcę, to w ogóle by się przydało, o, cyk. A dobra, to będę mógł tam zrobić. Tutaj, okej. Okay. Kilka belek taki będzie trzeba zrobić, bo chcę półokrągłe zadaszenie zrobić, kochani. Jak to półokrągłe, się zapytacie, normalnie, da się tutaj zrobić. Ala okrągłe. Dobra. Nie wiem czemu nie mam dźwięku, że to drewno po tej rolce jedzie. Nie wiem czemu. Dobra, co tak zrobię. Będzie tak i tak. Dobra. I. Tu. I tu. I tutaj będzie główny. Mogłeś przewrócić las. Przewrócić? Przywrócić chyba. Nie chcę jakoś na sobie, wiesz? Może w przyszłości to zrobimy. Bo tutaj nie ma co rąbać prawie. Chcielibyśmy z inną część lasu zacząć rąbać. O. Ajajajajaj, nie tak miało być.
Dobra. Ja się tu odtajam. Bo nowiny są takie, że belki zaczęły znikać. Aha, i tutaj potrzebuję 3, dobra. To? Belki zaczęły znikać? No, czasem tak jest za dużo. Ale w sumie nie powinno być tak, bo u ciebie nie masz tak dużo. U mnie no to dwie osoby rąbały i wysyłały, no to miało to sens, ale... No nie, u mnie nie tak... powinno to się znikać w ogóle. No, mi ściąłem drzewo, podniosłem dwie, wróciłem, już tych belek nie było. Aha. Las się buntuje. No. Pyk, pyk. Nie, dobra, to mogę tutaj zostawić. No, będzie prawie okrągłe, no. A mi nie zlinczujecie za to. Na razie tutaj damy. Pyk. Pyk. I tak, to potrzebuję. Bo tu chcę zrobić. Tak. I tak. Virginia, idiotko. Nie podchodź pod spadające tu? Drzewa. Tu, okej. Okay. I to będzie tak, tak i tak. No, to może nawet wyjdzie taki fajny, taki półokrąg prawie. Będzie ładnie to wyglądać. Rzucę to tutaj. Bo muszę uciachać. Tak. O. Muszę to tutaj dać. Okej. I tak trzeba będzie zrobić wszędzie. Pyk. I pyk. I jak to wygląda? Ładnie. Nie wiem, nie widzę. No, jest taki półokrąg fajny. I zrobię. Okej. Więc to mamy tutaj gotowe. Nawet jeżeli bym chciał, to bym tutaj o połówkę zmniejszyć. Ale nie, nie będę zmniejszać, bo to będzie za wysoki ten prąd. Prąd? Prąd, tak, prąd. A, prąd, a ten prąd. Ja tam miałem jakieś takie małe? Nie. Dobra, te małe to się wykorzysta gdzieś tutaj. Kurwa, te walizki mi przeszkadzają. Wolę do walizka. A właśnie, bo ty mówiłeś ostatnio, że jak są kamienie, to się nie da kłaść desek, nie? No. Da się, ale musisz złamać dwa patyki i wrzucić do ogniska i wtedy da się dokładać większe. Aha. No, taki pro tip. No widzisz. Kolejną rzecz, której ja może nie wiedziałem. No to już wiesz. Jak złamiesz dwa, ja też nie wiedziałem, tylko mi Aiko powiedział. Jak złamiesz dwa patyki, to wtedy już możesz dorzucać do pieca, że tak powiem. Dobra, to będę mógł tutaj tak to ściągnąć. Tu by było wejście fajne. Okej. Okay. Więc my będziemy chcieli tutaj mieć przejście. No trochę tego budowania jest, no powiem tak szczerze. A w zimę to też się zbytnio tak nie buduje, tak jak chcielibyśmy. No nie wszystko tak dobrze widać. No to jest ten jeden minus. Bo ogólnie to zima mi się podoba w tej grze, fajnie. Tak, jest fajna zrobiona, fajnie to odbije się. Ale... No nie wszystko widać, nie? O. Najgorzej jak masz coś wbić w ziemię, a na tym białym nie widać tych białych zeszników. No. To dopiero. Tu jest ten środkowy filar. Dobra. Tu bym nadążasz tak tam z tym drewnem? To jeszcze raz. Nadążasz tam z tym drewnem, co ciebie wysyłam? Tak, spokojnie. Pomyślę, że to wszystko, co teraz wysłałem, to było z trzech drzew. To i tak mało. Trafiłem na takie dość duże drzewa i...
jakoś to poszło. Dobra, rąbiem drewno. Dobra, tutaj to, to. Nie, bo jeszcze wiesz, że tak robię, żeby to jakoś wyglądało w miarę sensownie. I ten helikopter tu przeszkadza. To ci helikopter ci przeszkadza? No. Dobra, tutaj mamy tak, tak. Aha. Dobra, tutaj zrobimy, że będzie na górne piętro przejście. A, żeby to zrobić, to ja potrzebuję tak. To. No się uciąć te śmigła, bo to... Nie da się, cholera, szkoda. Odpierniczył śmigła i byłoby to po problemie. Ej, nie mogę tak wejść. No szkoda. Dobra, na razie tak muszę. Okej. Okay. I musimy tutaj tak porobić. Na razie zadaszenie. Tak zwane. Tylko czekam, jak jakieś mutanty zaczną się złazić. To jest dziwne, że jeszcze ani jeden nie przyszedł. No nie wiem właśnie. Cały las wycięty. Cały las wycięty. I jeszcze ich nie ma, co nie? No. Trochę dziwne. Ten energetyk w śniegu leżał, zajebiście. Leżał energetyk? No tak po prostu leżał sobie pod śniegiem. Patrzę, że można coś zjeść, to podnoszę, a to energetyk. Kurde, Virginia, nie strasz. Ej, odsuń się, bo chcę drzewo rąbać, a nie ciebie. Ona by chciała już. Aj, rżnięcia się zachciało. Pyk. Cyk, cyk. Nie, dopiero co mówiłem o mutantach, nagle ona biegnie w tym czerwonym stroju i się zesrałem. I się zesrałeś? No, wygląda w tym czerwonym stroju z daleka jak te czerwone te, kanibale, nie? Aha. No też fakt. Troluje mnie, wiesz, nie? Poziom siły mam 9 już. No, to ładny. Dobra, tutaj tak. Tu na razie rzucimy. I przetniemy. Dobra, podbudówka. I podbudówka. Ała, dobra, co mnie bijesz? Dobra, trzeba będzie tak jednak zrobić. I tutaj podbudówka. To mam wrażenie, że pozostałe będzie. Dobra, czyli tutaj będę mógł, jak będę wchodzić. Tu. Lejcą, belki lejcą. Tu i tu.
Komuś wibrują telefony. Co? Chyba ci telefon wibrował. No pewnie tak. Usłyszałem wibrację. Nie zwracam na to uwagi jak ten, jak nagrywam. O kurwa, plecy jebną. Odnoszę to od drewna. No. To już ten wiek. No bywa. Co zrobisz? Co zrobisz z tym zanak? Trzeba zrąbać drewno na zimę, no. Węgiel podrożał, to chruz został. Już? Wszystko z życie? No, możesz mi tutaj przyjść pomóc, jak chcesz. Myślę, że mogę jeszcze rąbać, nie wiem. Zależy, ile to drewna teraz jest potrzebne jeszcze. Potem ty masz tą koncepcję, ja nie wiem, co ty chcesz tworzyć, więc nie chcę się mieszać. Czy powiem ci tak, jeszcze trochę się na pewno przyda. To jeszcze jest co rąbać trochę. Piła by się przydała, to by szło szybciej. No, trzeba będzie pójść po piłę, ale to nawet trzeba karty złapać. Do tej piły pierwszej nie trzeba mieć karty. Mogę to przejść inaczej, co nie? No, ale tam, gdzie jest piła, tam nie trzeba mieć karty, bo to ona jest w tym, w kinie, ten, nie? No tak. No można to zrobić tak, jak ja to przeszłem, tak? No, w sumie piłę miałem dość szybko na tym u siebie, nie? No. W sumie i tak jej za bardzo nie używałem. Dobra, ja sobie tutaj zrobię takie... Ala, wejście. O. Muszę pozbyć tych krzaków, bo mi przeszkadzają, cholera. Czy tak? Nic przez nie widzę. Przy okazji patyki. Trzeba by tę rolkę poprowadzić z innego regionu lasu i tyle. No, to na pewno. Bo tu mam dużo fajnych drzew, ale żeby je wykorzystać, to potrzebuję rolkę. Myślę, gdzie ją... Próbuję ją stąd poprowadzić do ciebie, ale czy to się uda, to ja nie wiem. Może się nie udać. Wielka chwila prawdy. Dobra, tutaj tak, tak. Dobra. Jeszcze dwa będę próbować takie na pewno. Peki pek. Znaczy jakbym to zrobił troszeczkę większe. Ała. No. Co za zrąbane. Ale dupa. O. Udało się. Dobra. Teraz będzie miał śmiesznie latające te ale zobaczymy. Dobrze jest lód, to było łatwo. No. Dobra. Stąd. Na razie idzie tak. Ja będę musiał wziąć i zerwać wszystkie te drzewa, co tu są. Mówisz? Żeby nie blokowało się drzewo, które będzie jechało po tej rolce. Bo w sumie nie wiem, czy będą się odbijały od tych... Możliwe, że będą się odbijać. Dobra, tędy. Tu już jakoś to wygląda w końcu. Dobra. A, tutaj jeszcze nie zrobiłem tego, bo tutaj nie mogę zrobić. Okej. Aha, wiem tak. Tu puścić. I tu puścić. Teraz z tej strony. I z tej strony. Teraz Kelvin po calaku. Co? Kelvin? No, myślę, czy nie zrobić. Tutaj. Mam pomysł. Kelvin. Chodź tu, Kelvin. O, to by było dobre.
Dobra, puszczam, zobaczymy, czy dotrze do siebie to drewno. Tędy? Chyba jest gdzieś. A, tamtędy. To one będą się odbijały pod okoz i wpadały się do tego domu, który budujesz. No to będzie w sam raz... Nie. Nie? Nie, nie, nie. No to git. Nawet jakby tak robiły, to wiesz, dla mnie to jest nawet lepiej. Tutaj wbiję takie dwa, żeby sobie oznaczyć, pochodnie wbijam, żeby to w nocy widzieć tu dobrze, co robię. Wtedy bez względu na to, jaka będzie pora roku i dnia, będę mógł tutaj pracować. Okej, okay, tu mamy tak, tak, tak. Era, tak, tak. Było. Kiedyś. Ała, spadłem. Nie polecam, boli. Kelvin, ty to coś zastanie. Ja zbuduję magazyn na drewno i będziesz mi tu przynosił. A ja będę wtedy puszczał i będzie git, kurwa, majonez. Git, majonez i fotomontaż. Jeszcze jak? Proszę bardzo. Raz. O kurwa, patyków mi brakło. No panie, w dupę jeża. Aż tak? A, miałem tutaj. Czterech patyków mi brakło. Tego mi już szczęścia brakowało, ja pierniczę. Kelvin, dawaj patyka. Ty mi tutaj. O. Ajajaj, kurde, najgorsze to jest to, że się ślizgam, mutę wszystkim. Bo ja tak muszę patrzeć jeszcze też na czas nagrania, bo... Też do pracy muszę iść. Widzicie, przed pracą jeszcze do was, dla was nagrywamy. Najwyżej je skończysz dzisiaj, no, tyle. Dobra, fajnie. Wow. No czy wiesz, powiem ci tak szczerze, że to nie jest jakieś trudne rozwiązanie z tym domkiem. O, chyba pod zero miałem naprawę. Dobra. Najważniejsze, żeby chociaż dach zrobić. Że tu jest blisko magazyn, co nie? Ono jest. Dobra, no tutaj ja to. Ja sobie postawiłem ten rolkę w takim miejscu, że jest tutaj świeży, gęsty las. Jak się będzie ze mną współpracował Kelvin, to szybko dzikic. Poleci. Łap przypadkowo patyka, rąbiąc drzewo, zrąbałem też ptaka. No widzisz. Kelvin, tam na dole masz pełno drewna, ty debilu zbierasz to, co ja rąbię. Brak mi słów na ciebie. Chyba, że już zebrałeś wszystko z dołu. Ja, gówno, żeś zebrał. Dobra, tutaj tak, tak, tak. Nie no, nie no. Tak, tak, tak. No, ale wyjdź mi z tego. Dobra, tutaj.
O, idealnie wyszło. Tak jak chciałem. Cyk, cyk, cyk. A! Dajcie mi wejść. O, pięknie będzie to wyglądać. Szkoda, że źródek będzie u nas, co nie? No. Co zrobisz? Nie, da się przeżyć. W teorii to tak. W praktyce różnie bywa. Nie, źródek nie jest taki zły. A tutaj biega jak nasrana, nie? Te biegunki dostałeś, szukaliście? Kto? A tutaj Boże, no ta. Virginia? Virginia, no. O może. O tej porze roku to będzie problem ze znalezieniem dobrych liści do wytarcia dupy. A ten debil co? Kazałem mu drewno zbierać, a on sobie leży w śniegu, debil. Standardowo. Kurde, bym musiał coś zjeść. Na razie Snickersa zjemy. Ja tutaj mam biegające mięsa w lesie. Biegające mięsa. No. Się zaklinowałem na kamieniu. O, tak, tak, tak. Teraz z tej strony. Do mnie do Poznania. Dobra, trzeba tutaj jeszcze tylko trochę upgrade'u zrobić. Jak najwięcej. Nie wiem, co inaczej to zrobić, ale dobra. No, wstań. Dobra, tutaj tak. Dużo ci tam jeszcze brakuje drewna? Ło, panie. Dopiero mam kawałek zrobiony. O. Możesz mnie nie bić, chłopie. Jedzenie mnie bije. O, dobra. Jeszcze jeden Snickers. I zaraz będziemy kończyć odcinek, żeby was już nie zanudzić, a ja muszę iść do pracy. O, to jest najgorsze. Życie.
O, coś tam krzyczy. Dobra. Będziemy mieć jakoś zabudowane. Dziesiąty poziom siły. Brawo. Nawet nie patrzyłem. Jeżeli ktoś zauważył u mnie, który mam poziom siły, to dajcie znać. No, wstań. O, mutant przyszedł, znaczy ten, Hannibal. Gdzie? Do mnie. Ja myślałem, że do domku naszego. Nie, tutaj przyszedł, zabił Kelvina. Ale w domku będzie fajnie, przyjemnie. Zaczęły tu biegać po lesie, no. Powoli by się przydała tutaj pomoc w budowie, no ale drewno się samo też nie narobi. No chyba no nie, zacznę strzelać, koniec zabawy. Koniec zabawy, frajerze, chodź tu. Nie wiem, co z Virginią, nie widzę jej. A też nie wiem. Była tu i albo uciekła, albo ją zajebali. A możliwe, możliwe. Ale wątpię. Ale może tak być. Oby nie. No. Oby nie, bo ona nam się przyda. Dobra, już dach będę miał zrobiony chociaż. Tu się zaczyna ciemno robić. Ja chcę wszystko to, co chciałem chociaż wysłać. O. Wydaje mi się przydało na pewno. No jak... O dobra, jest Virginia, żyje. Jest? To co nie... Jak no, nie podniosę jest. Tego, a wyjdziemy z gry, to znika, nie? Tak. Więc lepiej wysłać kurde, wszystko. Kurde, to za debil postawił. Wszędzie? Wszędzie. Kuźwa, klinuje się tutaj. Dobra. No i tak, tu... Zaś żarcie mi bije, co nie?
Nie dość, że mróz, to jeszcze żarcie. O kurde, już 30 minut ciebie. Odcinka. Chodź tutaj poukładamy teraz. O kurde. Fajna chałupa będzie, to nie? A łupa będzie piękna. Tak. Jak tu się podbuduje, to będzie gites. Ale ja sobie wyjdę. O, wstawaj. Aaa, zaklinowałem się. Jutek, help me. Dobra, więcej drewna nie ma. No. No, spoko to wygląda. No jeszcze trzeba będzie tylko zrobić te. Deski jakoś. Tylko tutaj w środku masz za ten, na roślinkę to. Tak, trzeba będzie to przestawić. W ścianie. Tutaj to wezmę to. O kurwa. I dam to na przykład tu. Pyk. No, przestawiłeś? No to gites. Będziemy trumnę w środku zajęliście. No i czyściutko będzie w środku. Będzie dwa piętra będą. Jedno będzie na górze, jedno będzie tutaj. No, zapowiada się spoko. No. I widok w sam raz na tamtą. A tam zrobimy cytamę. Takie przejście. W przyszłości. To można. Ale dobra, więc to było na tyle. Jeżeli jeszcze tylko mogę coś zrobić, spróbować. Próbujemy. Nie mogę nic zrobić. Nie to, co ja chciałem. Kurde, wydostań mnie. Żeby to się tak dało. To chcę granatę ci mogę rzucić. Nie, dzięki. Lepiej nie. No właśnie. Ja tylko to teraz wsadzam z powrotem deski. Miałeś tutaj wdać. To załapsz se tak. Dobra, my w środku tutaj zrobimy ściankę po prostu. Tu. I będzie ten. I się zrobi to troszeczkę inaczej. Ale to między odcinkami sobie zrobimy. No już dzisiaj. Żeby już dzisiaj nie przeginać pały. Więc kochani, to było na tyle. Ze mną był Darth Fenrir. I zobaczymy się już w następnym odcineczku, gdzie właśnie z nim prawdopodobnie polecimy jeszcze gdzieś indziej, ale zobaczymy, możliwe, że to będzie po update'cie, więc to tyle. Nie zapomnijcie łapki w górę, komentarzu, no i subskrypcji i wpadnijcie do Fenrira. Zapraszam. Więc bye bye. Nara.